Zawsze lider struktur ma dużo do powiedzenia w układaniu list, także u nas też Tadeusz Patalita będzie tu miał dużo do powiedzenia. Czy sam siebie będzie wnosił na lidera, to zobaczymy, to jest za wcześnie, żeby mówić. Ale tutaj coraz to więcej jest bardzo aktywnych ludzi, którzy z Platformy startowali na przykład do Sejmiku Województwa, też i do powiatu, także tutaj ta konkurencja nie będzie taka, żeby jeden miał zapewnione, nie, takie powiedziałbym, duże wsparcie, ale jak zwykle to mu nic nie pomoże, no bo lista jest słaba. My będziemy teraz dbać o to, żeby w całym okręgu wyborczym mieć bardzo zrównoważoną listę i każdy kandydat, który będzie na tej liście, będzie miał szansę na mandat. Wtedy dopiero możemy mówić, że lista jest dobra i każdy troszkę lepszy od pozostałych będzie miał dużo większe szanse na mandat poselski. Wiadomo, że listy układa region, zatwierdza też Kraków, ale ostateczna decyzja należy do Warszawy. Póki co na razie nie mówię, że nie. I prawdopodobnie, jeśli będę widział, że jeszcze mam dużo energii, jeszcze coś do zrobienia, to będę kandydował. Ale to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby w tej chwili deklarować cokolwiek, bo każde rozwiązanie lepsze od dobrego jest zawsze bardziej korzystne dla każdego.